Wakacje się skończyły. Dobrze, pokażcie swoje wypracowania. Kto będzie pierwszy? O, Junior, chodź do tablicy. Ja? Jasne. Chcemy usłyszeć twoją historię. Jak spędziłem lato? Pewnego gorącego letniego dnia poszliśmy z rodzicami do banku. Zwykłego banku z pracownikami i strażnikiem. Trochę się przebraliśmy, żeby nikogo nie wystraszyć naszym wyglądem. Dzień dobry, doktorze. Proszę, wchodź. O, to pewnie moje metalowe implanty zębów. Przepraszam pana. Muszę pana sprawdzić. To dziwne. To tylko aparat słuchowy. Staruszek nic nie słyszy. Więc kiedy przeszliśmy koło ochroniarza, zaczęła się zabawa. Dzień dobry panu. Czym mogę służyć? O tak, możesz nam bardzo pomóc. Nie ruszać się! Ręce do góry! A teraz zaczynamy. Mama i tata mieli wszystko pod kontrolą. I też oczywiście świetnie poszło. Tak właściwie napady na bank to dla nich normalna sprawa. Oddali nam wszystko. Idealnie, to też bierzemy. Musimy już lecieć. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia! Synu! Trzymaj, kup sobie lody. Wow, to wszystko dla mnie? Tak, zarobiłem swoje pierwsze kieszonkowe. Szaleństwo. Tak, Junior zrobił na klasie wrażenie. Po tym incydencie mama z tatą postanowili poprawić swój styl. Może coś nowego i szalonego? Hardy Kmin wie, jak zrobić dobrą fryzurę. Cóż, na swój sposób. Tacie to się nie podoba. Znowu się kłócą. Bardzo lubią to robić. Chodź tu, synu. Zrobimy z ciebie twardziela. Cowboy, czy to żart? Myślisz, że to fajne? Pozwól, że coś dodam. Proszę bardzo. I to rozumiem. Patrz na tego przystojniaka. O, a gdyby tak? Tak, mama i tata znaleźli kompromis. Szybko się przyzwyczaiłem do nowego wyglądu. I poszliśmy na plażę. Właściwie to jesteśmy jak każda inna rodzina. Przy okazji nawet zrobiliśmy sobie zdjęcia na tej wycieczce. A teraz pozuj tak. Tak jest super. Jeszcze raz. Dzięki za pomoc, chłopie. Rodzice poszli się zrelaksować. A ja wziąłem się za pracę. Pranker mocno śpi. Tak. Aż chrapie. Dobrze. No to czas się zabawić. Najpierw trzeba zakopać tatę. Im więcej piasku, tym lepiej. O tak, prawie gotowe. Ale czegoś brakuje. Może piłka? To też się przyda. Trochę kreatywności i kapelusz jest gotowy. Biedak niczego się nie spodziewa. Idealnie. O! Czy ktoś zostawił piłkę? Wow, tata jest zły. Czas znaleźć mamę. Junior wymyślił prank też dla niej. Hardy Kmin dba o swoją skórę. Ja jej pomogę. Tak, nie spodoba jej się to. Adios, mamusiu. A resztę załatwi słońce. Hej, dlaczego jest tak gorąco? Auć, moje czoło. Naklejka nietoperza? Co? Czyja to sprawka? To nie zejdzie za szybko. O-o, nie może mnie zobaczyć. Rodzice nie wyglądają na zadowolonych, ale domyślili się, że to sprawka Juniora. Chwila, czas, żeby nasz chłopak sobie popływał. To nie będzie miłe. Wow, niezły relaks. Tak, Junior jest twardzielem. Ja to tak robię. Patrzcie i uczcie się. W klasie jest nowy idol. Dobrze, to na czym skończyłem? A tak, spacer w parku. Mama, tata i ja poszliśmy na spacer. I oczywiście były przygody. Ale świetna hulajnoga. Biorę ją. O nie, jest moja. Typowe. Ale z mamą lepiej się nie kłócić. Postanowiłem znaleźć coś fajniejszego. Ten kierowca ma świetne okulary. Jego samochód też jest fajny. Hej, proszę pana. Mogę sobie zabrać te okulary? Co? Oddawaj je. Nie sądzę.
Samochód też mi się spodobał. Wow, skąd ten dzieciak ma tyle siły? Hardy i Pranker też tu są. O, zobacz, to nasz junior. Dobra robota, synu. Mama i tata są z ciebie tacy dumni. Piątka. A teraz czas na wyścig. Woohoo! Ścigaliśmy się po parku. Oczywiście wygrałem. Jako nagrodę rodzice zabrali mnie na strzelnicę. Co to za pistolet? Nie, to dla dzieci. Potrzebujemy czegoś mocniejszego. Wybacz, to wszystko, co mam. Ale pech. No to użyjemy swoich. Teraz jest idealnie. Gotowi? Tak? Chyba mocno wystraszyliśmy tego gościa. Musicie trafić w środek tarczy. Takie są zasady. Łatwizna. Biedak ledwo to przeżył. Ale jeszcze nie skończyliśmy. Tata chyba coś kombinuje. Junior, czas zabawić się jeszcze lepiej. Właściwie to było mi szkoda tego gościa. Ale na szczęście trafiłem w cel. Chcecie usłyszeć, co było dalej? O tak, widownia chce więcej. Potem poszliśmy na piknik. To było super fajne. Mieliśmy miły kocyk i koszyk z owocami. Ale idealna, szczęśliwa rodzina. Daliście się nabrać. Oczywiście, że tak nie było. Mieliśmy piknik w naszym stylu. Kiedy zwykłe rodziny cieszą się spokojnym dniem na dworze. Nasza rodzina robi wielki bałagan. Uwierzcie, mamy wiele interesujących pomysłów. Zamknij oczy, kochanie. Nie możesz na to patrzeć. Czego od nas chcecie? Junior postanowił się zaprzyjaźnić. A Pranker i Hardy Kmin robią prawdziwy pokaz cyrkowy. Junior chyba polubił tę rodzinę. Starczy, mam dość. Chodźmy stąd, skarbie. Czego oni się tak boją? A rodzinny pokaz cyrkowy robi się niebezpieczny. Szczególnie, gdy nie masz siatki bezpieczeństwa. To było epickie. I oczywiście nie zapomniałem o moich przyjaciołach. Nie możemy się doczekać, żeby się dowiedzieć. Pewnego dnia siedziałem z dziewczynami przy telewizorze. Zmieńmy kanał. Już to widzieliśmy. Wszystkie te kreskówki. Chyba im się podoba. Ale Junior wyraźnie się nudzi. On za to zawsze ma pomysły na kawały. Hej, dlaczego to zrobiłaś? To nie ja. Prank się udał. Teraz dziewczyny kłócą się ze sobą. A, teraz to ma sens. Przyjaciele do tego się przyzwyczaili. Hej, to nowy film z nietoperzem. Co? To ostatnie, czego potrzebowałem. Nienawidzę nietoperza. Spokojnie, juniorze, to tylko kreskówka. O nie, nie odpuszczę tego. Ładna figurka. Co ty chcesz zrobić? A masz! Co tu się dzieje? O, lepiej sobie pójdę. To mama i tata. Przyszli odebrać juniora ze szkoły. Dostajesz piątkę za wypracowanie. Podobały ci się nasze skecze o rodzicach superzłoczyńcach? Czy chciałbyś spędzić z nimi wakacje? Napisz w komentarzu. I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić nowych filmików o dziwnych rodzinach na naszym kanale.